Dzień dobry Państwu. Tak mówiąc bomotem, dziś jest środa, w związku z tym program z cyklu Wolny Piątek. No i naszym gościem tradycyjnie pan profesor Piotrowski. Dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie w Wolnym Piątku. Witam pana redaktora, witam państwa, bo jutro czwartek i Boże Ciało, dlatego wcześniej gramy. W związku z tym, skoro się już wyjaśniło, dlaczego takie przesunięcie, to skupmy się na tym, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach. A wydarzyło się rzeczywiście wiele interesujących, czasem wręcz nawet można powiedzieć, no, przewrotnie, wierzących włos na głowie przysłowiowo wieści. Jako, że na przykład ceny węgla nam oszalały, ale rząd na szczęście ma receptę dla kupujących węgiel, tak? 3 tony na twarz, jak to się mówi. A po ile? Po starej cenie ponoć. 3 tony na twarz po starej cenie. No to skoro cena węgla podskoczyła z 900 mniej więcej złotych na 3000, no to oznacza, że rząd będzie musiał dopłacić do tego węgla albo też go skądś ściągnąć. No bo przecież przypominamy sobie, że polski rząd po pierwsze od samego początku wojny na Ukrainie zdeklarował, że nie będzie już pozyskiwał stamtąd węgla, choć Unia Europejska i kraje właściwie należące do tej organizacji zdecydowały, że dopiero zaniechają importu z Rosji węgla od 10 sierpnia. No to rząd polski beztrosko stwierdził, że on natychmiast zawiesza sprowadzanie tego węgla. No to jak rozumiem, Niemcy ten rosyjski węgiel jeszcze sprowadzają i sprowadzą, po czym Polska bohatersko odkupi od Niemiec ten rosyjski węgiel po wyższej cenie i sprzeda naszym rodakom, jak pan redaktor mówi, po tej niższej cenie. No to jak ma tak wyglądać scenariusz, to ja serdecznie gratuluję tej ekipie. No i przypominają się oczywiście czasy komunistyczne, kiedy mówiłem tu już w tym studiu, Jan Pietrzak wieszczył, że wprowadzić komunizm na Saharze to pół roku piachu zabraknie. To Polska, która ma największe złoża węgla w Europie. Przypomnę, że za Edwarda Gierka w czasach komunistycznych wydobywaliśmy około 200 milionów ton, w tej chwili to jest 300 milionów ton i, przepraszam, 30 milionów o jedno zero mniej, 30 milionów ton, bo jeszcze niedawno było to 60 milionów ton. Z tego, z tych 30, 10 wydobywamy tutaj na Lubelszczyźnie, czyli lubelski węgiel Bogdanka. No, jak się dowiadujemy, kopalnie na Śląsku mają być niebawem zamknięte, więc zostanie nam już tylko Bogdanka. To skąd ten węgiel i po tak niskiej cenie, panie redaktorze? Może z Australii? Z Australii też, z Indonezji też i z Kolumbii. Jak wspominałem już w tym studiu, powiedział mi minister w kancelarii prezydenta, no sprowadzamy węgiel z Kolumbii, a tam wydobywają ten węgiel dzieci. Tak? No to nie przeszkadza polskiemu rządowi, nie przeszkadza rządom innych krajów, natomiast też nie przeszkadza im likwidować naszych kopalń. No to po prostu jest absurd. No cóż, Polska węglem stoi i Polska węgla nie ma. No nie ma, ale mogłaby mieć, bo też tutaj chyba za naszymi plecami widzieliśmy jeden artykuł, w którym alarmuje pan były minister Piotr Woźniak, który był w wielu rządach osobą odpowiedzialną za gospodarkę. Ja go pamiętam jeszcze, jak byłem posłem do Parlamentu Europejskiego i rządziła Platforma Obywatelska, to on za to odpowiadał. Później za rządu PiSu też on był i uważał, że polityka Unii Europejskiej w aspekcie klimatu, czyli odejścia od węgla, jest absurdem, ale powiedział nam to na spotkaniu wszystkich posłów polskich do Parlamentu Europejskiego, że nie możemy tego podważać, bo w Unii Europejskiej traktuje się to jako religię. Wobec tego trzeba tylko spowalniać ten proces. I teraz tenże pan o za nami, którego twarz się wyświetla, twierdzi i alarmuje, że za moment Unia Europejska przyjmie rozporządzenie, na mocy którego wyłączone zostaną wszystkie kopalnie na Górnym Śląsku. Pan Woźniak monitoruje to rozporządzenie. Przypomnę, że ranga rozporządzenia, czyli aktu prawnego w Unii Europejskiej stoi najwyżej nad dyrektywą Unii Europejskiej.
i wprowadzane jest bezpośrednio. Według tego, co właśnie monitoruje pan Woźniak, powiedział, że w tym rozporządzeniu znajdą się zapisy, że kopalnie, w których jest metan, muszą być zamknięte w 2024 roku i to na początku, czyli pozostało nam półtora roku jeszcze wydobywania węgla na Śląsku, po czym, jak on twierdzi, zostanie tylko kopalnia w Bogdance na Lubelszczyźnie. To, panie redaktorze, ta kopalnia wydobywa około 10 milionów ton węgla. No to skąd węgiel? No właśnie, chcemy sprowadzać z Australii, z Indonezji, z Kolumbii, może z innych krajów. No i oczywiście będziemy pozyskiwać węgiel od Niemców, którzy mają z Rosji, i od innych krajów, które mają z Rosji. No to jest katastrofalna polityka. To trzeba jak najszybciej zmienić i mam nadzieję, że wybory się nie odwleką i uda się dość gładko odsunąć tę ekipę i wprowadzić normalne rozwiązania i natychmiast myślę, że cena energii spadnie. Jeśli można odnośnie tego metanu, który jest no, rzeczywiście wrogiem górnictwa, ale przecież są urządzenia, które pomagają z tym walczyć. I w związku z tym kopalnie zamyka się ponoć dlatego, że te urządzenia przestają, jest zakaz stosowania tych urządzeń odmetanowujących wydany przez Unię Europejską. Jak dobrze zrozumiałem treść artykułu. W związku z czym, no, jakiś paradoks, prawda, który uniemożliwia wydobywanie dalsze węgla i posługiwanie się tym węglem. A przecież nie zapomnijmy, że to węgiel to nie tylko opał jako taki, a z węgla też produkuje się mnóstwo rzeczy. Więc w tej sytuacji zamykanie naszych kopalń, no dobrze, mogę zrozumieć odejście powiedzmy od powiedzmy opalania węgla, tak? Chociaż tu też są przecież techniki spalania węgla, które są czyste środowiskowo, więc cały ten dym i cały to całe Kit for 55, jak to można by było powiedzieć, jest więcej warte bicia piany, aniżeli rzeczywiście coś z tym znaczy. Nowoczesne elektrownie węglowe, o których mówi pan redaktor, są stosowane z powodzeniem w Japonii, ale także w innych krajach i należałoby sięgnąć do tych technologii. Także Niemcy w tej chwili w obliczu wojny na Ukrainie i zagrożenia brakiem energii zwiększają wydobycie tego surowca, czyli węgla i my będziemy pozyskiwać węgiel od Niemiec. Uważam, że największym sukcesem Niemców, ale także i Francuzów po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej jest zmuszenie władz polskich do odejścia od węgla, bo my mamy go, jak mówił sam Andrzej Duda, mamy na 200 lat węgla. I tak naprawdę Unia Europejska nie walczy z metanem i nie wchodzi w te niuanse, o których wspomniał pan redaktor. Unia Europejska walczy z węglem. Gdy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, brałem udział w takich obradach węglowego stołu, no to było oburzenie, że w ogóle prezesi kopalń się spotykają, nazywani byli lobbystami, natomiast odbywały się konferencje nagłaśniane pod tytułem No Carbon, czyli żadnego węgla. Wszyscy w Unii Europejskiej powinni odejść od węgla, ale ta polityka jest tak sterowana, że Niemcy naprawdę nie wygaszają do końca wydobycia węgla, a także elektrowni węglowych, jak chociażby wspominany wielokrotnie Datteln 4, czyli Datteln 4. I nagle, gdy stłamsi się polskie górnictwo pod pretekstem metanu, z którym można, jak pan redaktor mówi, różne rzeczy robić i go niwelować, potem się okaże, że tak naprawdę to ten węgiel nie jest zły, to jest najtańsza energia z węgla, a my w tej chwili nie tylko nie powinniśmy zamykać tych kopalń, ale bardzo szybko rozpocząć ich modernizację, bo nawet gdy zapadnie decyzja, żeby wydobywać ten węgiel, to nie będzie to możliwe ze względu na to, że technologie są przestarzałe. To tylko tutaj, jak mówię, góruje Bogdanka, która ominęła te regulacje unijne i nie weszła do tego procesu pozyskiwania środków finansowych w zamian za to, że odchodzi się od węgla. Im to się udało, no ale niestety, jak słyszę, jak to w państwach komunistycznych bywa, państwo chce przejąć tę kopalnię. I to osobiście zdaje się pan minister Sasin, zmieni właściciela, czyli chce odkupić właśnie tam. W rzeczy samej, kopalnia, która była spółką akcyjną, nagle ma się stać państwowa. Dobrze to czy źle?
Oczywiście, że źle, bo centralizacja kojarzy nam się z socjalizmem skrajnym, czyli komunizmem, ale jeszcze popatrzmy, sam system nie steruje kopalnią ani tymi procesami. Za tym wszystkim stoi pan minister Sasin. A pana ministra Sasina już znamy z wielu pomysłów, jak chociażby wyborów kopertowych, oficjalnie 70 milionów utopił, czyli wrzucił w błoto, a tak naprawdę po kontroli Najwyższej Izby Kontroli okazało się, że to jest ponad 100 milionów i jeszcze z dużą górką. Więc czego pan Sasin się nie dotknie? Tam jeszcze miał chyba coś wspólnego z elektrownią w Ostrołęce, którą budowano, wyburzano. Więc ja bym tutaj przestrzegał przed pomysłami pana Sasina. Żeby było mało, prócz problemów z kopalniami i prócz problemów z dostępem do węgla, to jest paradoks w ogóle tak swoją drogą spać na węglu i jeszcze szukać go po całym świecie. To się nawet śnie schizofrenika chyba nie spełnia, taka wizja. Ale pan redaktor krytykuje nasze władze. Teraz, cóż, zasłużyły, powinny dostać klapsa w tym momencie. Ale niestety klapsa to my dostaniemy. One sobie poradzą, bo pan premier Mateusz Morawiecki ulokował pieniądze w obligacjach indeksowanych inflacją, więc im wyższa inflacja, tym większe zyski pana Morawieckiego, przepisał na żonę. To oni sobie poradzą. Niestety to dotyczy nas, obywateli polskich. Jak to powiedział on gdzieś jeden z rzeczników rządu, rząd się sam wyżywi. Pamiętamy, który. Tak, pamiętamy w stanie wojennym. Rzecznik rządu, słynny. No cóż, mało tego, że tutaj mamy problemy z węglem, to teraz jeszcze szykuje się nam audyt energetyczny wszelakich budynków na dokładkę. Musimy się opowiadać jako właściciele ewentualnie budynków, w jaki sposób one są ogrzewane, czym są zabezpieczone, czy są oszczędne, czy nieoszczędne itd., itp. No i trzeba złożyć dokumenty, bo jak nie, to czeka nas sroga kara. Tylko pytanie, kto w tym momencie będzie mierzył te wszystkie parametry, według jakich kryteriów i czy w sumie zdążymy poskładać te dokumenty? Pierwsze pytanie, które nam się tutaj jawi, to w jakim celu w ogóle? W jakim celu jest to robione? Ja uważam, że wolność domku w swoim domku. Każdy opala tym, czym ma i co ma, a jak ma, bo trzeba wykazać, czy to jest piec gazowy, czy nie gazowy, czy inaczej opalany, ale to wszystko, jeśli ktoś buduje dom, to przecież musi złożyć deklarację, musi być odpowiednia dokumentacja, przecież jest podłączony do tych firm gazowych, to wszystko jest. Dlaczego przerzucać na obywatela obowiązek wykazywania, co on ma? Bo jeśli wykażemy w tej chwili, to może w przyszłym roku będzie obowiązek złożenia zeznań innych, na przykład jaki numer kołnierzyka ma pan redaktor, jaki numer buta. No to wszystko prowadzi do centralizacji. Jeśli władza chce mieć takie informacje, to niech sobie pozbiera po prostu. To nie jest tak, że ludzie żyją w cudzysłowie na dziko. No przecież jeśli nawet nieobecny dzisiaj pan redaktor, prezes opala butlą, no to przecież to jest zgłoszone, tak? Wielokrotnie o tym mówił. Jeśli ludzie w domkach mają piece gazowe bądź olejowe, to wszystko jest pozgłaszane. Tu nie ma jakiejś wolnej Amerykanki. Dlatego, dlaczego to przerzucać w ogóle na obywatela? A jeszcze te kary, które mówi pan redaktor, no to w jaki sposób ta władza buduje relacje pomiędzy obywatelem a państwem? Od razu narzucając kary, a podejrzewam, że na 10 widzów nas oglądających, 9 albo 8 w ogóle nie wiedziało, czy nie wie, że spoczywa na nich tak dziwny obowiązek. No, chwycić się prawą ręką za lewe ucho i to jeszcze na dokładkę pod którymś z kolan. Tak można by było skwitować w ogóle ten cały obowiązek, no bo kto jest tak na dobrą sprawę fachowcem od ogrzewania, od tych wszystkich spraw związanych z przenikalnością cieplną, wyliczaniem tych parametrów, a tak w ogóle, to najbardziej trendy w tej chwili jest ogrzewanie elektryczne.
No ale skąd ta energia elektryczna? Rozmawiałem z prezesem kopalni naszej wspaniałej i poprzednim prezesem. No to oni się śmieją, bo ta energia elektryczna do samochodów jest wytwarzana z ich węgla, z węgla Bogdanki, tak? Dokładnie. Oni w nocy, właściciele tych pojazdów elektrycznych, ładują prąd wytwarzany przez ten węgiel z elektrowni Kozienice. No i jeszcze wracając do obowiązku zgłoszeń, no to nawet jeśli ktoś wypełni takie zgłoszenie, będzie tych wniosków tysiące, czy nawet setki tysięcy, no to, a może nawet będą miliony, no bo przecież to są gospodarstwa. Niektórzy mają mieszkanie, niektórzy doma, są osoby, które mają po kilka mieszkań, tak, czy budynków. Wobec tego muszą złożyć. Jak złożą, no to panie redaktorze, ktoś musi to zebrać, opracować, komuś trzeba za to zapłacić, tak? Potem zweryfikować, potem okaże się, że są tam błędy, tak jak w Polskim Ładzie, więc będą poprawiać te błędy, potem nanosić poprawki i tak dalej i będziemy płacić my podatnicy na te wydumki komunistyczne. Ach, panie profesorze, ja tutaj jeszcze dorzuciłbym jeszcze kilka uwag do tego tematu, jak chociażby na przykład taki mały problem, no kto, koniec rzędem temu, kto zna się tak naprawdę na problematyce, tak? Przede wszystkim kwestia pomiarów, kwestia powiedzmy jakichś tutaj technicznych spraw przede wszystkim. No i jeszcze jedna rzecz związana z naszą tą cudowną rzeczywistością. No, jeżeli ktoś się zdecydował powiedzmy na budowanie, dajmy na to w tym roku, budynku, to według jakich kryteriów ma go zbudować w tej sytuacji? Jakie są wytyczne? No tu panuje kompletny chaos, tak jak ten chaos cechuje wszystkie poczynania niestety tego rządu, no bo jeśli ludzie budują domy i zakładają sobie piece gazowe, no to czytam, że niebawem nastąpi odejście od tych pieców. No to kto im zwróci poniesione koszty? Przecież są bardzo drogie piece. Oczywiście. Żeby się przestawić na inny, no to trzeba z dużym wyprzedzeniem anonsować 10 lat, 15 lat. Przecież to są poważne inwestycje. Tak samo jeśli idzie o samochody elektryczne, które słyszymy, że znalazły się w tym KPO i trzeba będzie odejść w ogóle od samochodów spalinowych, czy na benzynę, czy diesla. No to czy ktoś się zastanowił, jeśli w domu ma jeden, a nieraz i dwa samochody, bo i żona jeździ i nagle przyjdzie mu zmienić te samochody no, na nowe, no to kogo na to stać? A jeszcze one są bardzo drogie, a ślad węglowy zostawiają większy niż te diesle czy benzyniaki. No to po prostu absurd na absurdzie i absurdem pogania. Mnie najbardziej bawi pytanie, panie profesorze, jeszcze tam jest trąco samochód elektryczny. Jakoś się tam powiedzmy on turla, tak? Ale już pomijając fakt, że to jest dwa razy bardziej właściwie urządzenie rujnujące środowisko, wbrew pozorom, bo metale ciężkie, bo kwestia utylizacji, bo mała żywotność baterii, etc., etc., to jeszcze konia z rzędem temu, kto mi odpowie na pytanie, skąd wziąć tak naprawdę prąd do ładowania tych samochodów elektrycznych, a to są nie byle jakie natężenia i napięcia, bo to nie jest natężenie typu 220 V, wstawimy tam z wtyczkę, naładujemy sobie autko, tylko to są już natężenia zwane tak zwaną siłą wręcz, bo to są kilowaty, kilowolty praktycznie. Odpowiedź jest prosta i padła już w tym programie. Z węgla Bogdanki w nocy wytwarzanego i to ładowane jest do tych samochodów. A natomiast jeśli ktoś myśli o panelach fotowoltaicznych czy o wiatrakach, no to gdy nie świeci słońce i wiatr nie wieje, no to niestety tego nie ma. I każda rozsądna osoba na czele z przywołanym byłym ministrem Woźniakiem powie, że nie ma w tej chwili zastępowalności dla źródeł kopalnych, bo cały czas zapotrzebowanie na energię rośnie. To nie jest tak, że my pozostaliśmy na tym samym poziomie. Mamy komputery, laptopy, kamery. Ten sprzęt się mnoży, narasta. Już dzieci mają przecież i komórki, to wszystko jest ładowane. I odchodząc od źródeł kopalnych, cokolwiek o nich się nie powie, nie mamy alternatywy. Nie mamy tej alternatywy. No wobec tego trzeba się zapytać, co ta władza tak naprawdę zamierza. I druga strona medalu. Nawet gdyby
to miało jakieś racjonalne podstawy, to to jest bardzo, bardzo drogie. I teraz w obliczu wojny na Ukrainie, 3,5 miliona uchodźców, czy przesiedleńców, jak którzy mówią, wobec zamknięcia gospodarki na półtora roku czy dwa lata, wobec największego zadłużenia kraju po tak zwanej pandemii, wobec uchwalaniu czy zbieraniu funduszu na rekonwersję gospodarki w Unii Europejskiej 750 miliardów euro, to czy nas jest stać na coś takiego, o czym mówi pan redaktor, na takie drogie zabawki i drogie eksperymenty, które mają oczywiście no, mnóstwo jeszcze swoich wad, bo takim elektrycznym samochodem to można sobie jeździć jeszcze po mieście, ale proszę wyjechać na trasę i przemieścić się 1000 kilometrów. No to i gdzie to ładować po drodze? No i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy problem. Drugi problem. Premier zapowiadał, że niezwłocznie będziemy mieli co najmniej 1 000 000 samochodów elektrycznych, to biorąc pod uwagę ich energożerność, obawiam się, że w każdym województwie trzeba by było przynajmniej jedną dedykowaną dla ładowarek samochodowych elektrownię postawić w związku z tym. Czyli, krótko mówiąc, jeśli to byłyby elektrownie węglowe, to tym bardziej zadymić środowisko. No tak, premier wiele rzeczy tutaj zapowiadał. Jeszcze mało tego, panie profesorze. Ja sobie już wyobrażam w tym momencie, tam samochody elektryczne. Mamy tramwaje, mamy trolejbusy, mamy elektryczne autobusy, jakoś idzie przywyknąć. Ale ja sobie wyobrażam w tej chwili elektryczny czołg na przykład. Albo elektryczny transporter wojskowy. Czy elektryczny samolot napędzany prądem. No to już w ogóle byłaby aberracja. No to pan redaktor pozostaje w nurcie fantazji pana premiera Morawieckiego, który przez wiele osób nazywany jest Pinokiem z takim nosem, bo co powie, wygłosi następną tezę, kolejną, to ten nos mu się tak wydłuża. Nie darmo tutaj dotknąłem humoreski takiej, powiedzmy, militarnej, bo następną humoreską zdaje się być w tym momencie ostatnio podniesienie niejako progu zwalniającego z odpowiedzialności za kradzież do 800 zł. Czyli złodziejowi bardziej opłaca się w tej chwili kraść. Inflacja zaczyna być łaskawa dla takich, powiedzmy, dżentelmenów włamywaczy, którzy wejdą sobie do sklepu, zawiną jakiś tam, powiedzmy, towar na jakąś określoną sumę i jeśli nie przekroczą dzisiaj, w tej chwili, 400 zł, no to traktowane jest jako wykroczenie. Natomiast w najbliższej przyszłości ma być to podniesienie wartości do 800 zł. Pytanie, czy na tym społeczeństwo zyskuje, czy traci? Pierwsza rzecz, kto w ogóle wpada na takie absurdalne pomysły? Odpowiedź jest dość szokująca, bo jest to wiceminister sprawiedliwości. To ja sądziłem dotychczas, że zarówno minister sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości, prokurator generalny troszczy się o to, żeby w Polsce w ogóle złodziejstwa nie było. To powinno być ich troską. Natomiast nie są opłacani z naszych podatków po to, aby dokonywać rozróżnień finansowych złodziei od złodziejaszków. Tak? Mhm. Więc i tym mniej, tym więcej. Tam podanych jest 400, bodajże 90 zł, na 800 ma wzrosnąć, bo to inflacja. No pan redaktor podał przykład ze sklepu. No ale jeśli taki złodziej ukradnie emerytce te 400 kilkadziesiąt złotych, no to zamiast Ministerstwo Sprawiedliwości zastanowić się, co zrobić, żeby złodziejstwa nie było, albo je w ogóle ograniczyć, no to on zamierza przekwalifikować ten czyn na czyn kwalifikowany jako złodziejaszek, a nie jako normalny złodziej. Dla mnie, jeśli ktoś nawet ukradnie 10 zł, no to ukradł, tak? To po prostu jest złodziejem. I teraz należy się zastanowić, czy ta osoba weszła w posiadanie tych 10 zł, czy też nawet zabrała, czy ukradła komuś, dlatego, że nie ma i nie starczyło jej na chleb, czy też na masło,
czy naserek dla dzieci, bo to nam grozi. Ja nawet widziałem w jednym sklepie panią, pewną emerytkę, która coś tam wzięła. Widziała też pani kasjerka i mówi, no jak pani może, no ale no rozumiem, dobrze, machnęła ręką, żeby sobie nawet to wzięła. Oczywiście nikt nie pochwala takich czynów, ale wiemy, że emerytom jest ciężko. Pomimo tych dodatków, to wartość tego pieniądza spada i coraz mniej można sobie za to kupić. I zamiast rząd skupić się na tym, co zrobić, żeby takie osoby nie musiały posuwać się do tego, żeby, jakby to nazwać, czy ukraść, czy zwędzić, czy coś, 10 zł, czy 400 zł, bo za każdym razem jest to złodziejstwo, no to oni sobie przekwalifikowują i zmieniają kategorię czynu w zależności od indeksacji inflacją. No absurd, po prostu absurd. No cóż, relatywizm, szanowny panie profesorze, relatywizm, krótko mówiąc, w pas się nam kłania najwyraźniej. Tak samo jak i zaczyna przypominać jakąś relatywną układankę, no kwestia wyborów samorządowych i kwestia wyborów parlamentarnych. Tutaj prezydent nieoficjalnie na razie, ale zapowiada, że będzie chciał zawetować przesunięcie wyborów samorządowych. Czyli żeby one tam gdzieś tam się no, nie pokrywały jakoś tam z wyborami parlamentarnymi. Tak się domyślam. Być może, bo w tej chwili Andrzej Duda podejmuje różne decyzje i one są mało przewidywalne z tego względu, że jest już drugą kadencję, choć jak podkreślam, na drugą kadencję został wybrany niezgodnie z zapisami Konstytucji, artykuł 128 ust. 2, no ale na tym urzędzie pozostaje i być może wetując tę propozycję, czyli przesunięcia wyborów samorządowych, naprawdę będzie działał na korzyść PiS-u, czyli formacji rządzącej, bo PiS po co chce, panie redaktorze, te wybory przesunąć? Według wszelkich znaków na niebie i ziemi przesunąć chce je dlatego, gdyż obliczył, że wybory samorządowe przegra. Przegra po prostu. O, weźmy Lublin. Tutaj prezydentem miasta jest pan dr Krzysztof Żuk. Zwycięska formacja rządząca w kraju wyznaczyła kontrkandydata, a i tak prezydent Żuk wygrał w pierwszej turze, nie trzeba było dogrywki. A w rzeczy samej. No więc oni liczą, że te wybory mogą przegrać i dlatego chcą przesunąć je za wybory parlamentarne, żeby być niesionym na fali zwycięstwa w parlamencie, czyli w Sejmie i w Senacie, wygrać potem czy powalczyć w wyborach samorządowych. A dlaczego mówię, że jeśli Andrzej Duda zawetuje te pomysły, może działać na korzyść PiS-u? No bo ktoś wyliczył to, o czym mówię w tej chwili, tak? Ale jeśli tych wyliczeń dokonywała ta sama osoba, która obliczała Polski Ład, no to ja im serdecznie gratuluję. To może odwrócić się przeciwko tym właśnie pomysłodawcom. No, jak to mówią nasi sąsiedzi z Zabuga, pożywią, uwidzim, że to będzie dalsze. No zobaczymy. Skwitowawszy to płynną ruszczyzną, że tak powiem. A skoro języki obce, to i nauka, prawda? W związku z tym tak trochę nawiązuje naokoło do sytuacji naszych nauczycieli, zwłaszcza też i między innymi rusycystów, nauczycieli polonistów, historyków, etc., etc., którzy to zaczynają cierpieć. No to jest chyba syndrom naszych czasów i naszego, powiedzmy, dziedzictwa PRL-u na coraz gorsze usytuowanie finansowe. Czyli krótko mówiąc, przestaje się opłacać być nauczycielem, bo nauczyciel okazuje się, że zaczyna zarabiać mniej niż najniższa krajowa wychodzi. A przecież jest to tak odpowiedzialny na zawód. No mniej nie może, bo musi według ustawy przynajmniej to minimum zarabiać, bo inaczej ma dostać wyrównanie, ale oczywiście nauczyciel jest bardzo, bardzo słabo wynagradzany, a jeśli idzie o podwyżki, bo ostatnio jak rozmawiałem z nauczycielami, dyrektorami, to dostali, uwaga, 4,4% podwyżki, co średnio w przeliczeniu na nauczyciela wyszło, jak mi mówili, 150 zł brutto, czyli mniej więcej 80 zł
na rękę. I ci nauczyciele, i to z doktoratami, i będący dyrektorami szkół ponadpodstawowych i podstawowych, powiedzieli mi wprost, każdy z nich, że to jest dla nich obraźliwe. To jest dla nich obraźliwe, żeby podawać w mediach, że nauczyciel dostał podwyżkę i jest to 80 zł. Każda złotówka jest cenna, no ale, no panie redaktorze, za tyle lat wykształcenia, tyle pracy z uczniami, przygotowywania się do lekcji, wie ten, kto wykonywał ten zawód. Ja jestem nauczycielem akademickim od wielu, wielu lat, to już 30 lat będzie, ale moja mama była nauczycielką, moja żona jest nauczycielką, mam wielu przyjaciół nauczycieli i różnych przedmiotów, także historii, bo z nią jestem najbardziej związany, bo wykładam historię najnowszą i kieruję Katedrą Historii Najnowszej na KUL-u. No to trzeba wiedzieć, jak funkcjonuje to środowisko. Wspominałem tu już parokrotnie, że niestety odpowiedzialni za ten resort, ale i cała ekipa rządowa podchodzą do tego tak jak znani komuniści, którzy twierdzili, że nie idzie o to, aby świat poznać, tylko że aby go zmienić. Wobec tego oni nie zagłębiają się w problemy nauczycieli, tylko uważają, że to trzeba zmienić. A poznać, po co poznać ich problemy, jakie mają? Trzeba mieć przede wszystkim dobrych nauczycieli. A dobry nauczyciel powinien być dobrze wynagradzany. Takie proste, a trudne do pojęcia przez obecnie rządzących. Powiedziałbym, że przed wojną nauczyciel to był ktoś. Tak, a po wojnie w komunizmie, pamiętam jeszcze moją wychowawczynię, która przepracowała kilkadziesiąt lat jako pedagog i mówiła uczniom, to był czasy komunistyczne, że nauczyciel to jest pucy but i kładła nacisk na to u, że pucy but jest. No to minęły rzekomo czasy komunistyczne, kładę nacisk nie na un, a na rzekomo. I proszę zwrócić uwagę, czy nauczyciel nie jest tak samo traktowany? Praktycznie rzecz biorąc, raczej nic się nie zmieniło w tej materii. No może trochę drgnęło, ale też nie aż tak, żeby się za głowę łapać ze szczęścia. Ale to powoduje brak chęci młodych ludzi, aby kształcić się w tym kierunku. Jeśli popatrzymy w tej chwili na przykład na Lubelszczyźnie, jeszcze nauczycieli nie brakuje, ale proszę porozmawiać z osobami pracującymi na uczelni, gdzie są kierunki pedagogiczne, czyli na przykład historia, kierunek pedagogiczny, polonistyka, pedagogika, czy chemia, biologia z kierunkiem pedagogicznym, czyli nastawieniem na szkołę. To są jednostki, pojedyncze osoby. To oznacza, że za parę lat nie będziemy mieć nauczycieli. Ale inaczej sytuacja wygląda na zachodzie Polski, gdzie już brakuje nauczycieli. Jeśli na przykład nauczycielka zachoruje w trakcie roku, albo pójdzie na urlop macierzyński, czy też będzie rodzić dziecko, no to mój znajomy dyrektor, który chciał pozyskać na zachodzie Polski polonistkę, absolutnie nie ma. A w kuratorium, jak się dowiadywał we Wrocławiu, no to jest lista na kilka stron oczekujących szkół na polonistkę, tak? No, a w tym samym czasie minister bawi się w skreślenie lektury, dodanie lektury, wprowadzenie jakiegoś przedmiotu, niewprowadzenie, dyskusję, czy tam zapis w książce jest dobry, czy niedobry, ale za chwilę nie będzie miał w ogóle kto uczyć tego przedmiotu. No właśnie tutaj napomniał pan, panie profesorze, o dodatkowych przedmiotach. No, według naszego rządu historia jest uczona niewłaściwie, czyli brakuje tej najnowszej jak gdyby części historii w postaci historii współczesnej, ponieważ no z tego co tam można się i w pamięcią sięgnąwszy do własnej edukacji i powiedzmy popatrzywszy się na edukację współcześnie, no jak gdyby dokonywaną na współczesnej młodzieży, no to ta historia się w pewnym momencie urywa gdzieś tam w okolicach końca II wojny światowej i właściwie tyle ją znaliśmy jako taką. Więc nasz rząd wpadł na pomysł, żeby tą historię uzupełnić dodatkowym przedmiotem. Historia i współczesność, tak? Czy jakoś tak to się nazywa? To chyba ma być hit, tak? To historia i teraźniejszość, czy jakoś tak? A, możliwe, że tak. Bo niektórzy, to może się pomylić, bo niektórzy mówią, że to jest kit, inni też mówią na to tak brzydko z angielska.
Otóż wspomniał pan redaktor, że rząd wpadł na taki pomysł i nie rozeznał oczywiście sytuacji, bo gdy pan redaktor mówił o własnych doświadczeniach, to i tak było, ale w tej chwili jest inaczej. Ja dzisiaj rozmawiałem z dwójką dyrektorów szkół ponadpodstawowych i to nie tylko z Lublina, z innego miasta, którzy są dyrektorami, na przykład ma też doktorat z historii, uczy historii, ta też pani dyrektor uczy historii i historia w liceach jest doprowadzona do 89 roku, tak mi powiedzieli, a potem wchodzi wiedza o społeczeństwie. No to twierdzą oni, ale także inni uczący tego przedmiotu, że nie ma najmniejszego sensu wprowadzać nowego przedmiotu. Jeśli ten rząd, ta władza chce dodać 2-3 tematy, to oczywiście to można zrobić. Na przykład, jeśli uważa, że jest luka po 89 roku i chciałaby dodać temat utworzenie rządu Jana Olszewskiego, tak? Gdzie tam głównym inspiratorem był Jarosław Kaczyński. To dlaczego nie poszerzyć tylko ten moduł historii o jedno czy dwa zagadnienia, a jeśli chce wprowadzić w tym podręczniku czy też zagadnienie do WOS-u o katastrofie smoleńskiej, to dlaczego nie wprowadzić jednego czy dwóch zagadnień, lekcji na ten temat? Nie, tu chodzi o rewolucję, o zrewolucjonizowanie tych przedmiotów, czyli wyłączeniu jednej godziny historii i zlikwidowanie dwóch godzin WOS-u, żeby te trzy godziny połączyć w te hity czy inne. A tak naprawdę o co chodzi? Panie redaktorze, jak nie wiadomo o co chodzi. No bo po prostu chodzi o to, że obecny minister nauki, edukacji, szkolnictwa, etc., etc., dba moim zdaniem wyłącznie o nagłaśnianie swojej osoby. Więc zależy mu na tym, aby mówić tylko o nim, jego nazwisko wymieniać, a on sobie tu coś wykreśli, tam dopisze, tu przetnie wstęgę, tam otworzy, tam zamknie, tam stwierdzi, że ta książka jest dobra, ta zła, ta, żeby tylko obracać jego nazwiskiem, tylko cierpią na tym uczniowie i cierpią na tym po prostu nauczyciele. I radziłem tu już w tym studiu chyba ze dwa razy, żeby zanim coś wprowadzi, porozmawiał z nauczycielami, normalnymi nauczycielami, którzy mu to wyjaśnią. No ale to tak jak poprzednicy jego, którzy również nie mieli dobrej opinii wśród nauczycieli, ale zgodnie wszyscy, z którymi rozmawiam, nauczyciele i dyrektorzy, twierdzą, że ten minister jest najgorszy z dotychczasowych ministrów zajmujących się właśnie dziedziną edukacji. I no przypomnijmy sobie, panie redaktorze, był taki minister właśnie do spraw edukacji, nazywał się Roman Giertych. No to też chciał zaistnieć, wprowadzając mundurki w szkołach. I kojarzymy go z mundurków, potem przestał być ministrem, wyprowadzono te mundurki. Tutaj ten minister, jak wybuchła wojna na Ukrainie, no to chce, żeby dzieci strzelały. No to od razu nazwisko, że będzie tam strzelał, czy coś tam robił. Teraz chce zmienić jakiś przedmiot, potem chce wprowadzić ustawę, której nada się pseudonim pochodzący od jego nazwiska, no i żeby to się kręciło, ale tak naprawdę nie pochyla się nikt nad prawdziwymi problemami polskiego szkolnictwa, zamiast zająć się w tej chwili dziećmi, które ten minister zamknął w domach i które w tej chwili są leczone przez psychologów, psychiatrów, mają zapóźnienia w szkole, nie zdadzą matury, aby troszczyć się o to, aby nauczyciele byli naprawdę dobrzy, a żeby byli dobrzy, powtórzę, muszą mieć bardzo dobrą, przynajmniej dobrą albo bardzo dobrą pensję, no to on bawi się w podręczniki, który, to pewnie ja nie czytałem tego podręcznika, bo tutaj idzie o ten hit, tak, pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, w tej chwili jest o nim dyskusja, no to trzeba rozdzielić dwie sprawy. Autor tego podręcznika jest niekwestionowanym autorytetem.
Podręcznik może być niewątpliwie ciekawy. Nie znam podręcznika, ale wszystkie podręczniki, które napisał pan profesor Wojciech Roszkowski, były dobre, bardzo dobre. I jeśli ktoś mnie pyta, jako kierownika Katedry Historii Najnowszej, który podręcznik do historii Polski z najnowszej naszych dziejów polecam, to na pierwszym miejscu zawsze polecam pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, który notabene jeszcze w czasach komunistycznych pisał ciekawe podręczniki na ten temat pod pseudonimem Andrzej Albert. Andrzej to jest imię jego ojca, a Albert pochodzi od jego imienia, bo w niepolskim języku Wojciech to Adalbert. No więc Andrzej Albert. I wiele pokoleń historyków wychowało się na jego podręcznikach, ale trzeba oddzielić pana profesora, jego autorytet i nawet książkę, którą napisał, i podejrzewam, że tak jak inne jest bardzo dobra, od użycia jego osoby i jego wiedzy dla celów polityczno-propagandowych pana ministra. Wiadomo, że tu zanęcił, bo podręcznik będzie obowiązkowy, jak słyszę, ma około 500 stron i będzie rozprowadzany w całym kraju, we wszystkich szkołach, no to ile musi zarobić autor? Jak ładnie, tak? Ponadto wypomina się autorowi, że był posłem do Parlamentu Europejskiego. Akurat się znam, bo ja byłem 15 lat posłem do Parlamentu Europejskiego, a pan profesor 5. Zresztą współpracowaliśmy nie tylko tam. Tutaj recenzował dwa doktoraty, których ja byłem promotorem. No i mieliśmy i mamy do dzisiaj bardzo, jak sądzę, dobre kontakty. I to tutaj nie zwraca się uwagę na to, bo to praktycznie nie ma większego znaczenia, bo pan profesor tak de facto nie jest z wykształcenia stricte historykiem, ale pisze świetne książki historyczne i świetne podręczniki historyczne, które, powtarzam, polecam na pierwszym miejscu. Ale jest po SGPiS-ie. To niektórzy żartowali, że to była Szkoła Główna PiS, ale nie, nie, to tak nie było. Szkoła Główna Planowania i Statystyki i on studiował, jak pamiętam, ekonomię. Nie wiem, czy pan redaktor by pokusił się o stwierdzenie, kto z nim mógł być na roku ze znanych osób, jak był studentem. Ekonomistów? Tak. No to ja podpowiem. Na roku z panem profesorem Roszkowskim był Leszek Balcerowicz, może znany panu redaktorowi. Coś kojarzy. Pani Danuta Hibner. Tak dalej. Ale pan profesor Wojciech Roszkowski od początku interesował się historią gospodarczą i on pisał, czyli de facto można powiedzieć, że tym historykiem gospodarki, gospodarczym był, ale no nie szedł tą drogą taką sensu stricte historyczną, czyli nie kończył historii, no, co moim zdaniem ma nawet... może nie zbawienny, ale dobry skutek i wpływ, bo patrzy na to tak też i syntetycznie, ale nie pomija szczegółów, które są ważne. Także ja podkreślam, polecam wszystkie prace właśnie pana profesora. Także natomiast no, oczywiście on pewnie świadomie, bo jest bardzo inteligentny, ale wie, że dał się wykorzystać w tej grze. Zresztą mogę powiedzieć, że nie pierwszy raz, chociaż został oszukany. Mam nadzieję, że tutaj nie zostanie oszukany, bo był posłem do Parlamentu Europejskiego, jak pamiętam, w latach 2004-2009. I jeśli mnie pamięć nie zwodzi, to ze Śląska był wybrany. I wówczas prezes Kaczyński zaproponował mu, aby zrezygnował z kandydowania do Parlamentu Europejskiego i wsparł, to był Marek Migalski, taki politolog. I on to zrobił, a w zamian za to obiecał mu prezes Kaczyński, że będzie członkiem Rady Polityki Pieniężnej. No bo jak mówię, ekonomistą. I tej obietnicy nie dochował. I rozmawiałem z panem profesorem, był bardzo niekontent, że prezes, mówiąc kolokwialnie, tak wystawił go do wiatru. No cóż, miejmy nadzieję, że ten podręcznik, już się skupmy na merytoryce bardziej niż na polityce, pomoże studentom i uczniom być bardziej jednak ogarniętymi historycznie, bo jak się spotyka młodego człowieka, to niestety jego wiedza historyczna, kolokwialnie mówiąc, z reguły leży i kwiczy.
Więc miejmy nadzieję, że to będzie jakaś tam pomoc dydaktyczna dla tych młodych ludzi. Ja, panie redaktorze, jeśli mógłbym wejść w słowo, to jestem odmiennego zdania. Mimo że moje życie zawodowe związane jest z historią najnowszą i wypromowałem 12 doktorów, 109 magistrów, recenzowałem wiele prac i w ogóle wykształciłem wielu absolwentów historii, no to uważam jednak, że nawet jeśli ten podręcznik jest bardzo dobry, a zakładam, że taki jest, to poprzez te akcje zniechęci się tylko uczniów do historii najnowszej. I tego najbardziej się obawiam, że to jest tylko propaganda. Wystarczyłoby naprawdę, mówiłem w tym studiu, dodać 2-3 tematy do historii w szkole i do WOS-u, a natomiast wykasować część tematów, na przykład z Wiosny Ludów, których jest tam za dużo. No tylko to by nie miało takiego rezonansu, ale w tej chwili, kiedy ktoś coś musi, kiedy się narzuca uczniom nowy przedmiot i to jeszcze trzeba będzie go zdawać w klasie maturalnej i będzie jeden podręcznik, nawet jeśli bardzo dobry, bo zakładam, że taki jest, bo wszystkie książki pana profesora są bardzo dobre, ale samo to, że on jest jeden i jest narzucony przez ministra, a środowisko nie chce, uważam, że to działa na szkodę, jeśli idzie o zainteresowanie młodych ludzi historią najnowszą, a o to bym zabiegał. A szkoda, bo historia była pięknym naprawdę przedmiotem. Jest, bo jeszcze niewiele osób, ale jednak studiuje historię. I rzeczywiście wykopać czasem różne smakowite informacje historyczne, to duża przyjemność poznawać te szczegóły, których nie znają ludzie, ogół ludzi, jak to się mówi. No ale dobrze, my tu tak poważnie, ale tak na koniec zostawiłem taki temat, można powiedzieć, śmieszno i straszno, jak to by było, można zacytować znowu naszych sąsiadów ze wschodu, bo z jednej strony rząd uwalnia nas od obowiązkowych naklejek na szybę w samochodach. Czyli już nie trzeba będzie lepić tych naklejek z tym numerem rejestracyjnym samochodu w rogu przedniej szyby, ale za to mają nas spotkać dobrodziejstwa oblepienia szyby naklejkami dostępu do śródmieścia. Więc jeżeli ktoś tylko w jednym mieście tam się porusza, to jeszcze jak cię mogę, ale jeżeli ktoś jeździ po Polsce lub obsługuje na przykład wiele miejscowości, to w jakim stanie będzie miał tą szybę? No tak, jeśli przyjąć tę zasadę, o której mówi pan redaktor, to w każdym mieście trzeba nalepić osobną naklejkę i pan redaktor mówi, że rząd to przyjmuje. Oczywiście cały rząd przyjmuje, ale chyba ktoś wychodzi z takim pomysłem, prawda? Bo to nagle nie wszyscy członkowie rządu mają akurat taką wenę. A nie zapomnijmy jeszcze o winietach na autostradę na przykład. A to momencik za chwilę, bo jeśli idzie o te naklejki, no to pierwsze skojarzenie, które może zakiełkować w głowie, to kto mógł wpaść na pomysł, aby takie naklejki nowe wprowadzić. No moim zdaniem ojciec syna bądź córki, który ma zakład produkujący takie naklejki. To po pierwsze, bo sobie zarobi. Po drugie, jeśli by przyjąć to na poważnie, no to każdy z państwa, kto ma samochód, doskonale wie, że wszelkie informacje na temat auta, o pojemności silnika, na jakie paliwo jeździ, znajdują się w rejestrze i wystarczy, że na przykład, jeśli ktoś był zatrzymany przez policję, to policja tylko patrzy na tablicę rejestracyjną i ewentualnie na przebieg samochodu i on od razu wszystko wie, dokładnie wie o tym samochodzie i o kierowcy oczywiście. No to po co wprowadzać tego typu naklejki i dawać zarobić synowi bądź córce pomysłodawcy na tych naklejkach, skoro i tak, jeśli ktoś zatrzyma ze służb mundurowych i wbije sobie ten numer, to od razu mu się to wyświetla. I wracam jeszcze do wspomnianej winiety przez pana redaktora. Otóż jeśli państwo podróżujecie autostradą na przykład z Lublina do Poznania, no to na części odcinków się płaci, a część odcinków trzeba opłacić na stacjach Orlenu albo Lotosu.
Czyli tam nie potrzeba żadnej winiety. Jak to się dzieje? Otóż trzeba zatrzymać się na stacji Orlenu, wykupić taki bilet na przejazd i nie potrzeba żadnej naklejki. Pani w kasie wbija od razu numer rejestracyjny naszego samochodu i godziny, w jakich będziemy się poruszać. I jak to jest sprawdzane, panie redaktorze? Otóż jest to sprawdzane przez kamery. Jak pan wjeżdża na taką autostradę, to kamera sczytuje numer rejestracyjny i jeśli pan nie opłacił tego, to później przyjdzie panu mandat, tak? Czyli nie potrzeba żadnej winiety, żeby to wprowadzić. Ja akurat nie mam auta na gaz, ale wiem, że osoby, które mają, nie mogą wjeżdżać na przykład na parkingi podziemne, no bo tam chyba grozi to wybuchem czy czymś. Czy ktoś każe im jakieś winiety przyklejać? Nie, jest po prostu znak, że dla takich samochodów jest tu wstęp zbroniony. Czy nie wystarczy taki znak, ewentualnie, jeśli już się wprowadza tego typu zakazy, czy nie wystarczy znak, że tutaj nie można wjeżdżać z takim a takim silnikiem, choć ja jestem osobiście przeciwnikiem tegoż, bo to jest nakładanie obostrzeń na mieszkańców i karanie ich za to, że mają auto, które kupili legalnie, tak? Niedługo samochodem benzynowym albo dieslem będzie pan redaktor mógł ewentualnie pojeździć wokół własnego domu i na własnej posesji. No to jest chore. No ale w tym wypadku wprowadzanie takich naklejek to, tak jak mówię, po prostu ktoś z rządu nie załapał się na rozwiązania tak korzystne jak inni, jak pan Morawiecki, no i chce sobie dorobić na naklejkach. No to tym humorystycznym akcentem, myślę, zakończymy już dzisiejsze spotkanie z panem profesorem. Tak więc wolny piątek dobiegł końca, więc życzymy państwu miłego weekendu, a my pożegnamy się z państwem do następnego razu, gdzie znajdziemy różne ciekawe smaczki i informacje, które będziemy chcieli państwu zaprezentować następnym razem. Natomiast korzystając z okazji, zwrócę się do państwa z gorącą prośbą o to, żeby państwo nie zapominali o nas, także wspierając nas finansowo, ponieważ tylko dzięki państwa wsparciu i tylko dzięki państwa szczodrości będziemy mogli dalej funkcjonować i robić takie programy niezależne zupełnie od mainstreamu, gdzie zobaczycie państwo rzeczy, których nie zobaczycie państwo na co dzień w tak zwanych mainstreamowych, podkreślam jeszcze raz, czy to lewego, czy prawego sortu mediach. Dziękuję państwu bardzo za cierpliwość i za uwagę. Marcin Tuk, Telewizja Niezależna Lublin, a moim gościem był oczywiście pan profesor Piotrowski, któremu dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.